Cześć! Z tej strony Paweł Grzywocz i w tym nagraniu odpowiem na pytanie, na co zwracają uwagę kobiety i czy zwracają uwagę na wygląd mężczyzny. Jak bardzo jest to ważne dla kobiet? Do nagrania tego wideo zainspirowała mnie wiadomość użytkownika YouTube, którą widzisz na załączonym obrazku. Napisał do mnie takie zdanie. Dla kolegi Pawła Grzywocza, który uważa, że kobiety zwracają uwagę na wygląd. A pod spodem zamieścił link do ostatnich zdjęć Ryszarda Kalisza wraz ze swoją partnerką na ślubie Aleksandry Kwaśniewskiej. Moja odpowiedź na następującą ilustrację oraz takie przypadki, w których mało atrakcyjny fizycznie mężczyzna jest z piękną kobietą, jest następująca. Ani ty, ani ja nie mamy zielonego pojęcia, czy partnerka Ryszarda Kalisza jest z nim dla jego pieniędzy, czy naprawdę szczerze go pragnie. Po drugie, kobiety pociąga władza, sława i pieniądze. Tutaj w dalszym ciągu nie wiemy, jaki to miało wpływ na zainteresowanie tej kobiety. Na ile ona pragnie rzeczywiście jego, a na ile pragnie tego, co on może jej zaoferować jako wpływowy człowiek. Czy gdyby ten facet nie był bogaty ani sławny, to czy ta piękna kobieta nadal czułaby do niego to coś, czy nadal byłaby nim romantycznie zainteresowana? Poza tym pokazałeś mi wyjątek od reguły. Ja nie nauczam facetów wyjątków, ani jak poderwać tą jedną dziewczynę, która ma nas gdzieś, tylko jak to działa w 99% przypadków. I to nie ja sobie uważam, że kobiety zwracają uwagę na wygląd. Nie słuchaj wszystkiego w ciemno, co ja przekazuję. Ja ci radzę, abyś sprawdził to sam. Jak możesz to zrobić? W moich materiałach często polecam, aby przeprowadzić osobiste badanie opinii wśród kobiet na temat tego, jak ważny jest dla nich wygląd faceta oraz można zadawać także inne interesujące pytania na temat randek i związków. W związku z czym warto wyjść choćby na ulicę, do klubu, do pubu. Obojętnie, możesz zaczepiać obce kobiety i o to pytać. To jest świetny temat do rozmowy. Zapytaj także swoich koleżanek na uczelni, w szkole. Zapytaj koleżanek w pracy. Zapytaj swoich kuzynek. Spytaj je, czy chciałyby być z Ryszardem Kaliszem? Z mężczyzną, który wygląda podobnie jak on? Spytaj je, jak bardzo jest ważny dla nich wygląd mężczyzny. Czy naprawdę wystarczy, aby facet był tylko trochę ładniejszy od diabła? Powiem ci, nie zdradzę ci odpowiedzi. Nie powiem ci, ile kobiet się przyzna do tego, że zwracają uwagę na wygląd, a ile kobiet powie ci, że nie, że tak naprawdę liczy się wnętrze faceta. Nie powiem ci tego. Znajdź to sam. Sam do tego dojdziesz. Owszem, można wyglądać co najmniej przeciętnie, normalnie i mieć piękną kobietę, co nie zmienia faktu, że trzeba się jej spodobać chociaż trochę, że trzeba zdać ten test fizycznej atrakcyjności, o którym napisałem cały artykuł. A jeżeli kompletnie nic się kobiecie nie podoba w naszym wyglądzie, to nie ma raczej takiej opcji, żeby ona chciała nas poznać i z nami być. Chyba że zrobi to dla pieniędzy i wszystkich innych benefitów, jakie może otrzymać, ale nie będzie to wtedy romantyczne zainteresowanie. Napisałem na ten temat precyzyjny artykuł, krótki i zwięzły, który pokazuje, jak odróżnić kobietę, która naprawdę jest tobą zainteresowana, od kobiety, którą interesują pieniądze i inne korzyści, które niesie ze sobą facet, który jest bogaty, ale niekoniecznie przystojny. Aby go przeczytać, po prostu kliknij w link poniżej tego nagrania. Pozdrawiam cię serdecznie, Paweł Grzywocz.